Was Elżbieta Witkowska na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak uszyć takiego króliczka wielkanocnego. Żeby go uszyć ze mną, zapraszam Was na moją stronę, na mojego bloga www.domowakrawcowa.pl. Tam w zakładce sklep jest e-book z instrukcją oraz szablonami do pobrania, jak uszyć tego, żeby uszyć tego króliczka. Króliczek ma ruchome nóżki, ruchome rączki i jest mniej więcej w wysokości około tumach. Jak stoi, to mam, no nie wiem teraz jak liczyć, czy do uszu, czy do czego, więc jeżeli do głowy liczą, to ma jakieś 45 cm, jak siedzi, to ma jakieś 38 cm. I króliczek, jak widać, zerkę, na którą jest także wykrój do pobrania. I tam jest również instrukcja, jak uszyć tego króliczka. Co potrzebujemy, żeby uszyć takiego króliczka, to tak, kulki silikonowe. Możemy mieć, tak jak w tym przypadku, trzy różne rodzaje polarów. Możecie wykorzystać do tego stare bluzy polarowe albo jakieś nawet stare swetry dzianinowe, byleby był to materiał elastyczny. Do tego potrzebujemy mulinę do wyhaftowania tutaj i rączek, i buźki. Potrzebujemy ciepły klej. Potrzebujemy dwa druty 20 cm do uszu i potrzebujemy jeszcze dwa guziki, które wykorzystamy tutaj do ozdoby boczków, i dwa guziki takie typu grzybek do wykorzystania do wykonania oczu. Po zakupieniu mojego e-booka otrzymasz szablony na wszystkie części, musisz je sobie po prostu wyciąć. Po skrojeniu wszystkich elementów szablonu, bo to jest szablon, czyli nie musicie tutaj już dodawać na szwy. I teraz musicie sobie ustalić, w jakich kolorach będziecie chcieli mieć tego królika. Czy tak jak ja tutaj zrobiłam, czy tak jak teraz będę przykładowego kolejnego szyła króliczka. Wszystkie elementy mamy już skrojone, czyli cztery razy skroiliśmy nasze rączki i teraz zwróćcie uwagę na krojenie. Wszystkie elementy, które kroimy, kroimy tak, żeby nasz materiał po długości się nie ciągnął, tylko po szerokości ma się ciągnąć. Czyli jeżeli mamy tak element, to ciągnie nam się materiał w tą stronę. Czyli mamy cztery rączki, dwa tułowia, one również się ciągną w tą stronę. Cztery nogi, dwie kolorowe podeszwy, poduszeczki dwie i sześć takich tych kropeczek tutaj, co są też takie ala poduszeczki, dwie części głowy, wargi, dwie części, nos w jednej, usta jako jedna, zęby też jedna i uszy, jedne są szare i jedne mamy te kolorowe. I najlepiej sobie to, słuchajcie, poukładajcie w takich panelach, jak będziemy szyli. Czyli zaczynamy szyć najpierw od część tutaj związana z głową, później mamy tułów, nogi i ewentualnie ręce możemy uszyć na samym końcu, bo one na samym końcu będą przyszywane do wszystkiego. Czyli rozpoczynamy od głowy. Skoro zaczynamy od głowy, to najpierw musimy nasze uszy zeszyć, czyli odpinamy tutaj nasz szablon. Na szablonie macie na dole napisane, że należy założyć, zrobić taką zakładkę. Później Wam pokażę, czyli to jest tak opisane, że musicie zrobić zakładkę. Czyli bierzemy sobie uszy, to jest prawa strona moja jednego ucha, to jest prawa drugiego, składamy do środka obydwa uszka, prawą stroną do środka i przeszywamy je w koło, zaczynając szyć odtąd w tą stronę. Tu zostawimy sobie dziurkę, przez którą przewrócimy te nasze uszy. Uszy mamy przeszyte,
Teraz, jeżeli macie jakieś tam nadmiary materiałów, to poobcinajcie to sobie. Tutaj te góry też możecie poobcinać, żeby to się ładnie układały nam te uszka. I odwracamy je na prawą stronę. Przez ten oczywiście otwór tutaj musimy sobie to przewinąć. Po wywróceniu dobrze jest sprawdzić, czy mamy prosty materiał, czy wam się czasem, tak jak ja mam tu bawełnę, czy wam się ta bawełna nie pogniotła. Można wtedy ewentualnie wyprasować sobie. O, poukładamy sobie to ładnie. Okay. Czyli mamy nasz drut wycięty. Wkładamy go sobie tutaj do środka. Kawałek zostawiamy wyciągniętego tego naszego drutu. I układamy sobie tak jakby te, tak jak na szablonie jest, te uszka do środka. Tu zakładamy. I teraz jeżeli nie macie maszyny do szycia, to zróbcie to ręcznie, a jeżeli macie maszynę i nie boicie się, że wam się złamie igła, bo tu trzeba jednak uważać, to przeszyjcie to na maszynie do szycia. Pokazuję z bliska, tak ta zakładka wygląda i tak wystaje ten kawałek drutu. I przeszywamy to teraz w tą stronę. Jak już tutaj przeszyliście, tak jak mówiłam, w tą stronę, jeszcze dobrze jest sobie tutaj do środka włożyć trochę ciepłego kleju. O, i skleić to. Spiąć to. Najlepiej spiąć to klamerką. I wtedy to się tutaj przyklei, tylko żeby się nam się klamerka nie przykleiła. I tutaj również. Ok, na chwilę odłożymy nasze uszy. W międzyczasie, słuchajcie, możemy wziąć głowę. Bierzemy naszą głowę. I tak jak jest na wykroju, widzicie, tu jest wykrój. Tu sobie przenieście mocowania uszu. Najlepiej to zrobić biorąc sobie nożyczki i lekko tu nacinając te otworki. I przeszywamy, i teraz tak, pospinajcie sobie szpilkami, jak już przenieśliście sobie te otwór, ja muszę zobaczyć, czy mam dobrze złożone, a nie, źle mam złożone, czyli muszę sobie prawą stroną do prawej strony musi być w środku, więc ja sobie tu muszę poprawić, bo miałam źle złożoną tą głowę. Pospinamy sobie szpilkami tutaj tą główkę, bo będziemy zszywać ją w tą stronę. Ale już tłumaczę, jeszcze nim zaczniemy zszywać do końca, to sobie zepnijcie szpilkami. I teraz musimy, jak już wyschły te nasze uszka, o, wyschły, trzymają się druty, wkładamy te nasze uszy tutaj do środka, a może od tej strony włóżmy sobie tu. I w miejscu, w którym ja wam tam zaznaczam na szablonie, przypinamy je sobie. I teraz musicie sobie troszeczkę wyciągnąć te uszy tutaj. Jeżeli nie złapiecie nawet tutaj tego przeszycia, to najwyżej później wyprujemy. To nie jest żaden problem, żeby to wypruć, bo to na pewno się uda wypruć, więc tutaj to sobie przypnijcie. Dobrze jest sobie jeszcze te uszy przypiąć w tą stronę. No i oczywiście drugie ucho musimy też włożyć i znowuż tu najlepiej przez tą szyję sobie tutaj gdzieś wpakować to. I w drugim miejscu sobie też uszy po drugiej stronie przymocować. Przypinamy. No i tutaj też musimy przeszyć to teraz w koło. Tu sobie wcześniej muszę pospinać. I tu też jak będziecie szyli tutaj przy tych naszych drutach, to uważajcie, żebyście nie złamali igły, tak? Także szyjemy, zaczynamy sobie tu szyć w koło, tu i zostawiamy ten otwór. Okay. Przeszyliśmy naszą głowę w koło, jak widzicie, i teraz musimy sobie to wyciągnąć tutaj po prostu tylko te przez tą otwór tutaj przez szyję i musimy sobie to ładnie tutaj wszystko powypychać palcami, żeby to się ładnie poukładało. Teraz sprawdźcie, czy wam się udało przeszyć ten wcześniejszy, co mieliście, tutaj przeszycie tych uszu. Ja już mam, tak jak widzicie, u mnie się udało, schowało mi się tutaj. I
Teraz wypełniamy naszą głowę kulkami silikonowymi. Tu bierzemy kulki i wypełniamy. I wkładamy to tak, żeby wiecie co, ta głowa była w miarę twarda. Tak, żeby to było takie, o, twarde, tak? Tak, tyle musimy tutaj sobie nałożyć tych kulek. Teraz musimy wziąć jeszcze nasze wargi. Tu macie na wargach narysowane miejsca, gdzie macie zrobić sobie jakby te mocowania tych wąsów, więc bierzemy, spinamy, przeszywamy w koło tutaj tą naszą wargę. Jak już mamy przeszytą, ja już tu wcześniej to zrobiłam, rozcinamy sobie tutaj w tą stronę tą naszą wargę, czyli bierzemy sobie tak, nacinamy. Tak konkretnie nacinamy. Za dużego otworu nie musimy robić, bo tu nie ma za dużo materiału do... Przewracamy na drugą stronę przez ten otwór. Również sobie tu paluszkami wypychamy to. I wkładamy tutaj znowu kulki silikonowe. Jak już nałożycie odpowiednią ilość kulek, to będziemy ten otwór zaszywać za chwilę. W międzyczasie mamy nos tutaj, o, w międzyczasie możemy sobie, słuchajcie, te usta uszykować, czyli bierzemy nasze ząbki, tutaj te, co mamy, przecinamy je sobie tak, jak jest na szablonie, bierzemy klej i tutaj, tu u samej góry, znaczy zęby u samej góry sobie posmarujemy klejem. Uwaga, bo klej jest gorący. Ja już sobie tyle razy po klej poparzyłam ręce, że już naprawdę nie ma o czym mówić. Przyklejam sobie. Tak na środku. I mam już gotowe. O, mamy nos, prawą stronę na zewnątrz i sobie go tutaj w koło fastrygą, ściegiem fastrygowym sobie obszywamy. I teraz dobrze jest sobie tutaj, nim zaczniecie wkładać kulki, zawiązać ten koniec, żeby było łatwiej. I wkładamy sobie tutaj też kulki silikonowe, żeby ukształtować ten nasz nosek. I teraz można sobie troszeczkę tu jeszcze poprzeszywać, żeby nam się to nie porozjeżdżało. Dobra, to sobie obcinamy. I odłóżmy sobie nasz nosek. Wargę już mamy wypchaną, więc tak jak mówiłam, zaszywamy teraz igłą z nitką ten otwór. Ja na okrętkę to biorę, więc tutaj się nie będziemy za bardzo rozczulać. Dobrze. Okay. Teraz bierzemy naszą cerówkę i mulinę. I będziemy robić nasze wąsy, czyli bierzemy nasz szablon, który tu mieliśmy, przykładamy sobie do naszej guźki, chyba że wcześniej już sobie przynieśliście miejsca, ja sobie nie przyniosłam, więc muszę sobie, zapomniałam Wam powiedzieć, żebyście sobie, nim zaczniecie działać, przenieśli sobie kropki, przenieśli tutaj na ten szablon, więc ja tutaj sobie teraz to robię, więc nim wcześniej zaczęliście zszywać, to trzeba było to przenieść. Dobra, mamy naszą cerówkę z nitką, na końcu pętołek, odwracamy na tą stronę, oczywiście musicie sobie przenieść też środek tej wargi, tu jest mniej więcej, ja sobie tu przenoszę i robimy sobie tutaj, wbijamy igłę, przeciągamy. Okay. I teraz dwa razy w koło owijamy tutaj ten środek, tak ściągając to. O, widzicie? Ściągnęłam to tak. Teraz jak przejechałam tutaj znowu do tyłu, wbijam sobie igłę tutaj na środku i wyciągam ją. I wyciągam ją tutaj
w tym miejscu, gdzie jest tutaj ten punkt, który sobie przeniesiecie, w tym miejscu, gdzie ten punkt sobie przeniesiecie tutaj na tą wargę. Tu mówię, trochę trzeba to przytrzymać. Ok. Dobra. I teraz jedziemy tu. Wbijamy sobie. Wyciągamy. Znowu teraz wbijamy sobie. Możemy sobie teraz znowu tu wbić z tej strony. Od spodu. Wbijamy teraz tu. Wyciągamy sobie tą szpilę, żeby nam krzywdy nie zrobiła. Cinką tą cerówkę, ok. Trochę sobie to tak jakby ciągniemy tą nitkę, żeby ona się tak ładnie ułożyła. I znowu tutaj wyciągamy, czyli mamy, teraz jesteśmy w tym miejscu. Pociągnęłam moją. Ok. I teraz znowu tu jedziemy do kolejnej dziurki. Zabieram szpilkę. Ok. Tak trochę lekko sobie naciągam to. Znowu wychodzę tutaj w tym samym miejscu jakby. Teraz tu wbijam, wyciągam szpilkę, lekko naciągam, tu sobie przyrobię takie, o, tak żebym to, ta sprężystość była. Mamy. To tak mniej więcej to wygląda, trochę trzeba ugnieść to. Nim przykleicie, wiadomo, że za pierwszym razem będziecie się denerwować, to tak, najlepiej sobie, najważniejsze, żeby znaleźć ten środek tutaj tej głowy, czyli żeby ta środek głowy był wyznaczony. Przyłożymy sobie, bo później muszą nam się tutaj wmieścić ten buźka i tu musi wyjść później, nosek musi wyjść, tak? Także to mniej więcej tak musi jakoś wyglądać po efekcie końcowym. Teraz, jeżeli już mam zaznaczone, to tak, dobrze sobie, słuchajcie, żebyście się nie denerwowali, to dobrze jest sobie szpilkami zaznaczyć mniej więcej tę granicę, gdzie musimy to przykleić. Bierzemy klej ciepły i smarujemy tutaj sobie tą część, o, tych policzków. Tutaj sobie też dobrze nałożyć. I tu. Nie za dużo, żeby nam ten klej też nie wyciekał. Bo to później też się pobrudzi od razu i wszystko. Dobrze jest tak wysmarować sobie. No, stawaj. I teraz bierzemy i przyklejamy do naszej twarzy. No i teraz musimy to sobie przytrzymać, aż to nam wyschnie. Już mamy przyklejone nasze wargi, tak jak widzicie tutaj. To teraz bierzemy nasze usta i tak jak było tutaj, nie usta, co ja mówię, nasz nosek, czyli tak jak był nosek w kształcie serca, to ta góra jakby z tego serduszka idzie tutaj i przyklejamy to bardzo nisko tu w to zagłębienie. Wklejamy. Bierzemy i wklejamy nosek. Oczywiście też musimy przytrzymać. Teraz bierzemy wargi i ten czubek, ten brzeg sobie tutaj posmarujemy. Au, au, au. I teraz to wklejamy tutaj praktycznie, trochę chowamy pod tą wargę znowu tutaj te nasze ustka. I też mamy je już przyklejone. Teraz bierzemy nasze guziki. Tu sobie zaznaczymy. Tu będziemy mieli jedno oko. I tutaj drugie oko na Maroko. Można nawet jeszcze teraz spojrzeć i tak sobie o, zobaczyć, bo sobie tu zobaczycie, jak to wygląda. Jeżeli się zgadza, to najlepiej to jest muliną przyszyć, bo wtedy jest najmocniejsze. No. Pętołek.
idziemy tu, zawiązujemy, tu sobie zawiązujemy, żeby nam się to tu trzymało i jedziemy tu, tu wtykamy w tą dziurę naszą serówkę i sobie wyciągamy tą igłę w miejscu wyznaczonym. Uwaga, żeby się nie ukłuć. O, już to widzę. Jest. Udało się. O, wyciągamy. Dobra. I tu zawiązujemy sobie. Że o to chodzi, że robicie tutaj takie wiązanie, żeby nam ta szyja tu nie uciekła. Bo tak to nam ta szyja później ucieknie. Bierzemy guzik, przeszło i teraz tu sobie wyciągamy w tym miejscu tutaj przyciągamy i też sobie już chcę Wam tu pokazać, czyli wciągamy ten, dosyć mocno ciągniemy to. I tutaj też robimy taki, tak jakby podwójnie przeszywamy, żeby się wbiło dobrze. Czyli naciągamy, żeby nam się to oko tu schowało i przeciągamy. O. Przeciągamy. Jeszcze raz, żeby się to dobrze trzymało, bo te oczy będą sprężynować. Bierzemy drugie oko. Przeciągamy i praktycznie możemy już tutaj tą igłą wyjść. Oła! O, no właśnie, tego chciałam powiedzieć Wam, uważajcie, bo to łatwo się idzie. O, jest, oczka są. I tu zawiązujemy. Buźka, praktycznie buzia gotowa. Jeszcze, słuchajcie, zróbmy mu brwi, czyli wbijemy się jeszcze raz tutaj, możemy się wbić, albo możecie, to sobie też zaznaczcie miejsce, gdzie byście chcieli te brwi mieć zrobione, gdzie początek tych brwi, dobrze by było, żeby był. Wychodzimy tutaj, także mogłam nie lecieć tam. Dobrze. O, czyli tu sobie wyciągam brwi, nie za mocno ciągnę. Tu sobie robię jedną brewkę. Wyciągam tutaj z drugiej strony. Tu sobie robię drugą brewkę. I wyciągam z tej strony. Uwaga, żeby znowu się nie ukłuć. Gdzie ta igła? Tutaj. Okej. Okej. Mamy brwi zrobione. Jeszcze wystarczy, żebyście... Dokładamy tutaj jeszcze trochę kulek silikonowych. O, tu jeszcze może skończmy tą głowę. Dołóżmy teraz jeszcze kulek silikonowych tutaj. Żeby ten otwór był pełen. I zeszyjmy sobie... I zeszyjemy sobie teraz naokoło... O, naokoło... nitką z igłą. Już wtedy skończymy tą naszą głowę. I sobie tutaj taki w koło. I tu sobie jeszcze zaszyjcie. Mamy główkę gotową i odkładamy ją sobie na bok. Teraz zajmiemy się naszym tułowiem. Tutaj, jak widzicie, są zaszewki, więc musimy sobie te nasze zaszewki przenieść. Ja sobie szpilkami przeniosę, a Wy, jeżeli chcecie, to możecie przenieść to długopisem albo pisakiem w taki sposób. Dobrze. Składamy sobie do środka. O. Mamy już jedną zakładkę mamy. Teraz robimy
drugą zakładkę. I tak samo robimy z drugą stroną. Stawiamy oczywiście ściek prosty, stebnowy. Ja mam tutaj 3,5, żeby był taki luźny, nieściągnięty. I przeszywamy. Czyli tak, składamy prawymi stronami do prawych stron nasz tułów. I tak, spinamy sobie tutaj tak, żebyśmy te nasze zakładki mieli równo. Jedną w prawo, jedną w lewo, żeby nie było za grubo. I pospinajcie sobie to wszystko szpilkami. I zaczynamy szyć, zostawiając tutaj taki mały otwór, przez który włożymy sobie kulki silikonowe, więc wystarczy taki otwór, jak sobie zostawicie. Jakiś, nie wiem, to myślę, że to będzie jakieś z jednej strony 2 cm, z drugiej 2. Im mniejszy otwór zostawicie, tym lepiej. Na początku i na końcu zamocujcie sobie to wszystko, żeby Wam się nie popruło. Odwracamy wszystko na lewą stronę, na prawą stronę. Wypychamy sobie paluszkami tutaj to wszystko, żeby nam się to ładnie ułożyło. No i co? I teraz pozostaje nam włożyć znowu kulki silikonowe do środka. Napełniliśmy nasz tułów już kulkami silikonowymi, tak żeby widzicie, jest to twarde tutaj. Teraz musimy po prostu tą dziurę, którą sobie tu zostawiliśmy wcześniej, musimy zeszyć. To mówię, igła z nitką w podobnym kolorze i nie będzie problemu. Zeszyliśmy. Teraz troszeczkę, tak, oczywiście tu, gdzie jest brzuszek, to mamy przód. Tu mamy nasz tył. Musimy sobie to trochę, ja tak słabo to powypycham, ale jeszcze można, widzicie, tą pupę tutaj, żeby była tutaj nasz brzuchacz rozpłaszczyć. Tu sobie można zrobić. Teraz bierzemy naszą głowę i ją sobie tutaj tak układamy, przyklejamy naszą głowę. Tutaj, tak jak mówiłam, możemy sobie tu tak posmarować ciepłym klejem, takiego kleksa zrobić, bo i tak to będziemy jeszcze doszywać. Ok. Dobra. Bierzemy głowę. Pamiętajcie, tu jest brzuch. Żeby się nie pomylić, ja sobie do przodu to zrobię. O. I tu sobie ustawcie. Tu macie linię zeszycia, więc też sobie tu z tą linię z tym ustawcie, żeby się tak trzymał ten królik. No i tą nitką, co nam tutaj zostało, o, tu jest ta nitka, w koło sobie go jeszcze doszyjemy do tego tułowia. Jest głowa przyszyta. Proszę. Bierzemy nogi. Tu macie trójkę, czwórkę. Tu macie również trójkę, czwórkę. Przenieście sobie te miejsca mocowań na tkaninę. Ja to zawsze robię szpilkami albo ołówkiem. O, może tak pokażę, jak to zrobić ołówkiem. Możemy odpiąć. Przenosimy sobie również to miejsce, gdzie będziemy przyszywać te nasze naszą nogę. Czyli też sobie tu robimy kropkę. O, tu mamy kropeczkę. O. I tu mamy kropeczkę z drugiej strony. Dobrze. Prawą stroną do prawej strony. I obszywamy w koło. Jedziemy odtąd, tu aż dotąd. Ten kawał, tu to miejsce, ja już sobie zrobiłam, nacinamy. Jak już mamy tak zrobione, okay, czyli bierzemy nasz but prawą stroną do prawego. Tu mamy miejsce
środek, przykładamy sobie tu szew, rozkładamy, przykładamy sobie znowu ten, to miejsce na tylnej części stopy, przypinamy szpilkami, resztę teraz dopinamy. Przywamy tutaj w koło na maszynie. Czyli tak, mamy obszyte już te nogi w koło. Robimy sobie tutaj po wewnętrznych stronach, robimy sobie nacięcia nożyczkami. Widzicie? I przez ten otworek przewracamy sobie naszego buta, naszą nogę, przepraszam, na drugą stronę. Dajmy to sobie wszystko. I wkładamy teraz znowu kulki silikonowe do środka. Mamy tą naszą podeszwę. Bierzemy tą naszą poduszeczkę, którą sobie tu zrobiliśmy. I tu ją sobie przykleimy. Ciepłym klejem. Jest ciepły, jest. Jest. I teraz trzy te nasze kółeczka. O. I tu już mamy stopę zrobioną. I dopychamy sobie resztę kulek. Mamy nasze nogi już wypełnione kulkami. Takie w miarę twardawe to wszystko tu jest. I teraz musimy te dziury sobie zaszyć. Znowu bierzemy igłę z nitką. I zaszywamy sobie tutaj normalnie na okrętkę. Kiedy zeszyliśmy już nasze dziurki, wystarczy teraz, słuchajcie, zrobić sobie jeszcze tutaj takie pazurki. Oczywiście, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, to nie musicie robić żadnych takich tutaj pazurków. Tu macie narysowane, o co w tym chodzi. Ja robię to tak, że sobie tutaj wyznaczam sobie szpilkami miejsca jakby wbicia tych igieł, żeby to w miarę równo tu było. I sobie teraz wbijam pierwsze tutaj przy nóżce i wyciągam sobie tu, gdzie mam tą szpilkę żółtą. O, i chowa mi się tam ta nitka, tu jej nie widzę, ale tu sobie robię jeden pętołek, czyli w miejscu przewiązuję, wyciągam szpilkę. Tak sobie to ładnie jakoś w miarę zrobię. O. No i tu sobie wyszłam znowu i z powrotem tu sobie robię. Jeden raz. Teraz mogę sobie tu wyciągnąć, czyli po dwa razy każde zrobię. Teraz mam tu wyciągniętą u góry, tu sobie znowu robię po dwa razy. Wychodzę teraz tutaj, gdzie mam tą białą. Tu znowu w tym miejscu. Dwa razy mam, tu sobie na końcu, tu sobie zawiązuję, żeby, o. I mamy jakby pazurki zrobione, tak to wygląda z tej strony, tak to wygląda tu, możecie sobie to dłuższe zrobić jak tam chcecie i drugą nogę robimy tak samo. Tutaj rączki, które należy oprzeć w koło. Ja już, czyli złożyć materiał prawą stroną, składamy sobie, ja nie mam, prawą stroną do prawej strony, spinamy sobie szpilkami, tu już mam przeszyte w koło, tutaj całe w koło, teraz tak jak mówiłam, nasza góra jest taka bardziej wygięta, więc ja sobie tutaj przecinam, nacinam sobie ten materiał u góry, chwytam tak, nacinam materiał i odwracam przez tą dziurkę moją rączkę na prawą stronę.
to oczywiście co robimy? Oczywiście musimy wypełnić to kulkami silikonowymi. Mamy wypełnione rączki. Oczywiście co? Musimy te dziury tutaj zaszyć, tak jak przyszywaliśmy przy nogach. Mamy ręce zrobione, bierzemy sobie naszą mulinę i tutaj na końcach znowu robimy sobie takie łapki. Zaczynamy tutaj od spodu. Można sobie nawet tu z boku wyjść, tak o. Tu będzie pod spodem ta nasza rączka. Tu sobie znowu robimy pętołek. O, i nie wyszedł pętołek. Tak jakby dwa razy wybijamy i wychodzimy tutaj do góry. Tu sobie gdzieś tam wbicie tą rękę. Z powrotem tu. O, uciekło mi. To trzeba sobie tak tu nastawić. Raz, dwa. W tym samym miejscu. Tutaj z drugim możecie sobie oczywiście wziąć z szablonu, przenieść miejsca, gdzie mają być wbite. I tu mamy kolejne wbicie. Jak to sobie wy zrobicie, to jest wasza sprawa. W każdym razie robimy sobie takie tutaj te łapki na jednej i na drugiej rączce. Kiedy mamy to już zrobione, to bierzemy sobie naszego królika i teraz tak, jeżeli chcecie, żeby królik miał na przykład nieruchome nogi, czyli nie rusza nogami, to sobie już od razu pokazuję. To sobie tutaj należy nałożyć klej ciepły i przykleić sobie na tej zasadzie. O, jeżeli chcemy, żeby był siedzący, to przyklejamy na tej zasadzie, czyli nakładamy tutaj na tą powierzchnię ciepły klej i przyklejamy. I tak samo drugą nogę też nakładamy ciepły klej i przyklejamy. I mamy przyklejone. Ja, ponieważ chcę mieć ruchome nogi, to przyszyję je sobie do ciała tutaj królika i ozdobię je sobie z boku tutaj guzikami. Więc jeżeli przyszyjecie tak jak ja, to tak, bierzemy sobie mulinę, bo ona jest dosyć mocna, tu potrzebujemy coś mocnego. Bierzemy sobie nogę tu od tej strony, gdzie mieliśmy tą naszą dziurę. Ja sobie tu wstanę, żeby było wygodniej. Tu mieliśmy tą dziurę zaszytą i tu od tej strony sobie robimy pętołek. Znaczy tu musimy sobie jakby zamocować te nasze, odsuniemy to, tą naszą jakby nogę. Tu sobie przebijcie na drugą stronę. Widzicie, tu sobie przebijamy. Dobra. Bierzemy królika, połóżmy go sobie, posadźmy go sobie może tak. I teraz bierzemy igłę, ja mam tutaj, bierzemy guziczka drewnianego. Ja mam akurat drewnianego, bo ta takiego sobie wymyśliłam. Przebijamy się tu najpierw, z powrotem znaczy się, przebijamy się. Tu się przebiliśmy, jeszcze raz sobie zróbmy, gdzie musimy wbić. I teraz tu musicie sobie zobaczyć właśnie, gdzie, w którym miejscu musicie wbić sobie, żeby to było na tej samej wysokości. Na tej samej. I tu już będzie trochę ciężko, więc uwaga, bo może się ukłuć. O, widzicie, wbiło mi się tutaj, nie tutaj, więc muszę sobie tą igłę trochę przesunąć. Już prawie mi się udało. No i tu warto poprosić kogoś o pomoc, żeby wam pomógł. Mówię, dlatego mówiłam o tej, o tej tapicerskiej. Ja sobie tu pomagam cążkami, bo łatwiej wyciągnąć. Więc od razu pokazuję, że tutaj sobie wykorzystuję cążki. Czyli przywiązuję sobie, tu mi się troszeczkę ten guzik wgniata. Tu sobie naciągam i robię sobie znowu pętołek, żeby to przytrzymać tą nogę. O. Sprawdzam, jak mi się to tam. I robię
parę razy taki pętołek. Tu od razu pokazuję. A po co to robię? Po to to robię właśnie, żeby ta noga się tu trzymała, tak? Noga jest ruchoma, bo taką chcę mieć tą nogę ruchomą. Możecie wrócić z powrotem tutaj, gdzie byliście wcześniej. O! O! No. I tutaj już od razu mówię, że trzeba... Mówię, taka tapicerska igła jest rewelacyjna, albo bardzo długa cerówka. I tu sobie wychodzimy. I teraz biorę drugą nogę i też ją sobie tutaj nabijam. No i drugi guzik. Tu jeszcze na luzie można to sobie... Sprawdzamy, jak tu nasz królik siedzi. No i teraz tu trzeba się naprawdę troszkę napracować, żeby wyjść znowu z tej drugiej strony. Ponieważ nie mam muliny w kolorze takiego szarym, więc wziąłam sobie kordonek tutaj i teraz sobie przyszyję rączki. Tu sobie je gdzieś muszę tutaj gdzieś umocować, tak przyłożyć, żebym wiedziała, o, jak to musi być. Tutaj, o, jest. Czyli znowu, oj, patrzcie, znowu sobie muszę tutaj poprzeszywać. Tutaj już bez guzików wykorzystuję, więc biorę od spodu tutaj. O, tu sobie robię pętołek. Znaczy tu sobie jakby zamocowuję te pierwsze mocowanie. Tak, żeby mocno to było związane, bo oczywiście też możecie je sobie przykleić, jak chcecie. Ja nie chcę przyklejane, chcę mieć ruchome, więc sobie tutaj, o, na drugą stronę. Tą stronę. Tu już jest mniej jakby grubości tego materiału, więc sobie tu mogę lawirować. I już sobie tu wyznaczam, w którym miejscu muszę wbić sobie. Wiecie, to najlepiej sobie, bo niby na szablonach tam macie, ale powiem, że to wystarczy, że gdzieś tam kawałek gdzieś inaczej przeszyjecie, zszyjecie, sprawdźcie to sobie. Oj, daj, gdzie jest to? Bo nie chcę sobie wbić w palec. I sobie tu moimi cążkami wyciągnę. Dlatego piszę w e-booku, że warto sobie z rodziną to robić, bo zawsze ktoś przytrzymie i będzie super. To jest. Teraz druga rączka. Druga rączka. No chyba, że macie w planach, że będzie oszarpany mega królik, no to trzeba to mocniej kilkakrotnie przewinąć, słuchajcie, w tą i z powrotem przez te plecy trzeba przewijać. Praktycznie królik już jest gotowy. Dobra. O, widzicie, o to mi też chodziło, że ja sobie mogę teraz tego królika nawet postawić, także jak go sobie oprę go sobie o ścianę, to sobie grzecznie może stać. A mogę tego go również posadzić. I uszyjemy mu jeszcze jakieś ubranko. Ja w wykroju tam w szablonach daję jeszcze ubranka, więc możemy sobie uszyć jeszcze ubranko dla naszego króliczka. Kamizelkę skroiłam sobie z polaru, także mam tutaj skrojone kawałki, tak jak jest na objaśnienie, czyli dwa razy kroiłam przód, z podwójnie złożonego materiału skroiłam sobie tył, tu mam prawą stronę i tu sobie składam prawą stronę do prawej strony. Wystarczy, słuchajcie, przeszyć na maszynie bok. I tutaj ramię, drugi bok i ramię i mamy gotowe. I później tylko zawiniemy sobie tutaj to nasze jakby podłożenie
i wywiniemy sobie tutaj jeszcze nasz golfik jakby taki, który zrobiłam. Ale na razie przeszyjmy sobie to tutaj wszystko na maszynie. Wszystkim, że jeszcze potrzebujemy, ja mam, potrzebujemy ogonek. Ja mam tutaj takie resztki futerka. Ja sobie po prostu skroiłam taki prostokąt, który sobie składam w ten sposób. O, w ten sposób sobie składam i tu sobie zszyję ten kawałek tego materiału. Tego futerka, o, może tak powiedzmy. A ja sobie robię po prostu taki tutaj pomponik, który również tak jakby na takiej zasadzie takiego pudełeczka robię. Tu sobie zawsze trochę włożę jeszcze kulek silikonowych do środka i po prostu to przykleję. I to ściągnę sobie też nitką i będzie taki pompon, który sobie tutaj z tyłu, widzicie, zaraz przykleję. Tak jak mówiłam, mamy przeszyte. Odwracamy sobie to i teraz tak jak chcecie, możecie sobie, słuchajcie, tak jak ja mam przy tym wyhaftować, możecie to podwinąć ściegiem ręcznym i tutaj takim krytym, żeby tego nie widać było. Jak chcecie, to możecie zrobić. Kamizelkę przymierzamy. Króliczek skończony. Także kamizelka uszyta, do tego jeszcze uszyłam sobie muchę pod szyję jemu. Tak jak mówiłam, jeszcze tutaj przykleiłam sobie pomponik. Wy możecie sobie zrobić. I zapraszam, zachęcam do kupienia mojego e-booka z tymi pięknymi królikami albo zającami, jak tam chcecie. I polecajcie mnie innym. Zapisujcie się do mojej grupy na Facebooku Domowa Krawcowa Porady i Wskazówki oraz na newslettera oraz oglądajcie mnie na moim kanale YouTube, zasubskrybujcie mój kanał również i dawajcie mi znać, jak tam Wasze króliki wyszły, przysyłajcie na moją grupę zdjęcia, ja chętnie opublikuję, pokażę i będę Was chwalić na moim profilu. A jednocześnie będę pokazywać, że każdy potrafi zrobić takiego wspaniałego króliczka. Widzicie, tu sobie stoi jeden. Albo może, no fakt, że on nie będzie może stał sam, o, bo się przewróci, ale jak go sobie oprzecie, to już sobie stoi. Tak, także, a jak będziecie chcieli, to sobie siada. Także zachęcam do szycia. Każdy będzie potrafił na pewno zrobić tego królika. Troszkę się namęczycie przy przyszywaniu, ale jeżeli nie chcecie szyć tych nóg i tych rąk, to wystarczy je przykleić. Zapraszam na mojego bloga www.domowakrawcowa.pl. Miłego wieczoru i miłego bawienia się z króliczkami. Pa!